Witam w kolejnym filmie. Marka Retrouvé, chyba tak to się wymawia, jest to marka w ogóle, okazało się, arabska. Nawet nie miałam świadomości, że jest to marka arabska, z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, pochodzenia tej marki niszowej. Tutaj akurat mamy trzy zapachy, trzy flakony z ich tańszej serii. Ja o wielu zapachach Retrouvé opowiadałam, różne w swojej kolekcji miałam bądź mam. Opowiadałam o Parisian Lights dla miłośników Naomi Goodser Nuit Bakelite. Mam te takie owocowo-leśno-wieczorowe, night, mam też address, miałam kiedyś jeszcze inne, miałam też większość faktycznie w formie flakonów, ale miałam też od kolegi jeszcze jakieś niektóre zapachy w postaci dekantów. To jest ich tańsza seria i ten zapach, który się nazywa Secret Addiction, nie wiem czy Secret, Secret, nie wiem, Addiction, jest słodki. I zdecydowanie w klimatach gourmand. Taki trochę drzewno-waniliowy gourmand. To drzewo i wanilia się zaznacza. Jest taka kremowość, trochę waniliowo-migdałowa. I jest dużo takiej dosyć smakowitej wanilii. Jest też motyw owocowy. Tam jest gruszka, ale momentami trochę mam wrażenie jeszcze innych owoców. Natomiast czasem idzie to mocno w stronę takiej dosyć migdałowej, mocno słodkiej waniliowości. Także dla mnie za słodko i też nie dla mnie, bo wanilia, no jakby migdał generalnie, a jeszcze troszeczkę czuć lekko taki, lekką kawę, ale tak lekko, lekko. I biorąc pod uwagę nuty, czyli kawa, gruszka, migdał, jak ktoś się spodziewa klimatów black opium, no nie wiem. W każdym razie ten zapach mocno, ostatecznie idzie w stronę wanilii. Ta wanilia, przynajmniej na mojej skórze, najbardziej się z czasem wybija, chociaż początek jest taki, że jeszcze różne inne fragmenty się mocno zaznaczają.